Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Thrillers.
Krillers. Witajcie detailingowi dziadzia, Elite Detailer i ich Dironizer do felk. Mają jeszcze jeden do lakieru. Na razie wskakuje ten do felk. Cena tutaj nie jest wąska. I teraz tak jak było widać na filmiku, jeżeli chodzi o felgi, kiepściutko, naprawdę. Cena do jakości tutaj słabiutko. Słabiuteńko. Moim zdaniem zdecydowanie fajniej zrobił to RRC. Jakby nie było. Jakby nie patrzeć, co jest fajne w tym produkcie. Fajne jest natomiast to, że zapach ma fantastyczny. Tutaj jest taka właśnie kawusia. Czuć gdzieś to jajeczko, ale produkt, tak naprawdę jak go zarzucisz, on później jeszcze długo zostaje z tobą. Naprawdę długo. Na tej glebie czuć, jak przechodzisz, cały czas ta kawa gdzieś tym jajcem. Na początku jest przyjemnie, później troszeczkę kurczę męczy. Ja ten produkt bardziej widzę do lakieru niż do felg, z tego względu, że on szybciej wysycha. Szybko wysycha. Wbrew pozorom, pomimo że jest gęściachny jakoś tak, kurczę, niby ma być żelowy, no przy felgach mi nie leży. No nie usiadł mi pod żadnym pozorem. Niestety nie zbiera tak, jakbym chciał. Nie siedzi tak długo, jakbym chciał. Także zobacz, jak sprawa wyglądała na lakierze z moim ulubieńcem. No dobrze, a teraz podsumowując. Na lakierze całkiem nieźle.
Guala sobie z tym produktem niestety nie radzi. Butelka fajna, lubię te butelki z Gualą. Tutaj jest perfekcyjnie. Guala sobie niestety z tym produktem nie radzi. Pluje. Pluje nim. Pomimo, że ten produkt nie jest aż tak żelowy, jakby się wydawał. Na lakierze całkiem nieźle. Całkiem nieźle. No, Bildhammer posiedziałby dłużej. Wypracował moim zdaniem trochę lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. Zmyłem, bo ten produkt już przesychał, a Bildhammer jeszcze by posiedział, mógłbym go wzruszyć i jeszcze by wypracował. Tu niestety, jakbym miał używać tego produktu, używałbym do lakieru. Przy felgach, tak jak mówiłem wcześniej, niekoniecznie on mi siedzi. Cena do jakości? Nie bardzo. Nie bardzo. Jedyne, co mnie urzekło w nim, to zapach, który jest fajny na początku. Przyjemnie się pracuje. Ale na dłuższą metę później zaczyna męczyć, kurczę. Tak jak pół dnia się nim pobawiłem, to powiem szczerze, znowu to samo. Nie zmienię tego, także musi się przyzwyczaić. Powiem, że no, zaczął mnie drażnić troszeczkę. Troszeczkę mnie drażnić. W pomieszczeniu myślę, że mógłby być męczący. Na szczęście robiłem to na zewnątrz, więc nie było aż tak źle. No dobra, moją subiektywną opinię znasz. Nie jest to zły Dejron. Nie, to nie jest tak, że to jest jakaś katastrofa. Nie, on jest fajny, z tym, że za tę cenę oczekiwałem czegoś lepszego. Tu niestety no, nie ma tego, tak jak Bildhammer kosztuje swoje, ale tam jest jednak ta jakość. Tu też kosztuje swoje za 750 ml, a brakuje mi tej troszeczkę jakości, tego wybierania, żeby on chociaż dłużej posiedział, żeby go można było wzruszyć. Tu tego mi właśnie brakuje. No dobra, moją subiektywną opinię znasz. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!